sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create Earl, but Professor Utonium accidentally added into the concoction Chemical X. Thus the Powerpuff Girls were born! Lecimy. Jaki mam fajny kubek? Litrowy. Tak, no. Ja ten etykietę z wody zdjąłem, bo też mnie Lidl nie sponsoruje, więc... Dobra, witamy na podcaście The Lifters. Będziemy dzisiaj gadać o pierdołach. Chcielibyśmy poruszyć temat, czy rodzimy się słabi albo silni, wolni albo szybcy. I czy możemy to w jakiś sposób zmieniać, czy jak jesteśmy, urodzimy się słabymi pizdami, to może trening i sterydy zrobią nas silnych ludzi. No dokładnie. I tak. Witamy na podcaście. Naszym głównym gościem jest Kamil Jerota. Witam. Dobra. Także co ty sam sądzisz, Kamil, o tym topiku, o tym pojęciu? Czy rzeczywiście to jest uwarunkowane genetycznie, ta siła, czy jednak można ją zbudować? No, czy, kurde, to jest taki temat ciekawy. Mi się wydaje, że chyba częściowo go nawet poruszał Wodyn u Dave'a, tak mi się kojarzy coś. Mianowicie, znaczy genetyka genetyką, ale to też dużo wychodzi z tego, co robimy, odkąd się urodzimy tak naprawdę już, a nawet właśnie Wodyn to poruszał, że co robi nasza matka, jak ma nas w sobie jeszcze, nie? Czy ona się dobrze odżywia, czy ona dba o siebie i tak dalej. Myślę, że to ma znaczenie spore na to, jacy się urodzimy, jak się rozwiniemy. I tak naprawdę, no ja sam mam 2,5-letniego syna, no to też wiem, że no tutaj bardzo dużo zależy od tego na początku samym, co nasi rodzice będą z nami wyczyniać tak naprawdę, jak się my będziemy rozwijać, co za tym idzie, tak? Co my będziemy jedli, co my będziemy robili, czy już na wstępie nam coś spieprzą w naszym poruszaniu się, bo nie wiem, dadzą nam jakieś te takie chodziki dziwne, przez które tam będziemy nienaturalnie chodzić potem i tak dalej, nie? Tak, to ja bym tego nie zaliczył do genetyki, tylko już do, no nie wiem, takiego w cudzysłowie treningu, nie? Trening życia, trening życia, coś w tym stylu. Bo kiedyś była taka tendencja, że dzieciakom dawano takie śmieszne jeździdełka, że one tam dupą siadały i nogi dotykały ziemi. Tak, o tym mówiłem, tak. To upośledza. Dokładnie, to nie ma żadnego związku z naturalnym chodzeniem. No może to dziecko sobie jedne dzieci będą raczkować, drugie od razu zaczną chodzić, ale to zawsze po prostu jest ten moment, kiedy one są do tego gotowe i dopiero wtedy zaczną to robić, a nie tak, że tam jakoś się próbujemy sztucznie w to wpierdzielić, że tak powiem, nie? Dokładnie. Ale to dochodzi to właśnie... Tak samo z tematami, o których się tak... Też przerywa? Okay. Już na... ostatnio mówi, czyli... To już jest nie tak, poczekaj, bo od momentu, kiedy powiedziałeś tak samo z tematami, nie było słychać nic. Jeszcze raz? Ja miałem wrażenie, że ciebie tego Kaspa ścięła, a my mieliśmy cały czas ekran spoko. Teraz dobrze? Jest okej u mnie. Jest okej. No, to właśnie mówię, no tak samo z tymi tematami teraz popularnymi, czyli ze stopą, nie? No to jak się dziecku da nieodpowiednie buty albo ogólnie będzie się nadużywać, żeby chodził tylko w butach, no różni są rodzice, tak? I to wszystko rzutuje na przyszłość, nie? To wszystko rzutuje na przyszłość. Tak naprawdę ja na przykład doszedłem do tego, że bardzo dużo moich problemów to jest na przykład wynik tego, że w zasadzie kiedy zaczynałem trenować na siłowni, mając 14 lat, złamałem nogę, złamałem kość piszczelową i strzałkową, co prawda bez żadnego przemieszczenia, czyli tak teoretycznie nie powinno mieć to wpływu nam na jakąś moją ruchomość czy coś, ale miałem przez 6 tygodni gips po sam dupę,
I prawdopodobnie myślę, że dlatego mam słabszą tylną taśmę w tej nodze. Mam delikatne, mam gorszy łuk w tej nodze, tak? I Kaspa ostatnio był świadkiem, że no ta stopa mi słabo pracuje i jakby ona jest takim moim słabym ogniwem. I podejrzewam, że w konsekwencji tego w zasadzie większość moich problemów się z czasem zrodziła, tak? Dokładnie. Co to za krzyki tam? Kupuj pies. Dobra. Kurwa, masz. Także ja bym nie powiedział, że się rodzimy słabi lub silni, tylko właśnie to wszystko zależy od tego, co będzie się działo w naszym życiu tak naprawdę jeszcze zanim tak naprawdę się urodzimy. Ale no od momentu, jak się urodzimy, no to już powiedzmy wszystko ma znaczenie, dosłownie wszystko. Czy my coś zaczniemy już robić jako dzieci, czy nie wiem, zależy kto chce co trenować, tak? Ale jakby z każdym rokiem życia szansa na to, żeby stać się dobry w jakiejś tam dyscyplinie konkretnej, maleje, tak? Są takie sporty jak nasz, trójbój tak naprawdę nie jest zbyt wymagający, tak? Ale no zawsze większe predyspozycje będzie miała ta osoba sprawniejsza. Więc nadal, że tak powiem, nie wiem, jakiś były lekko atleta, który nawet za dzieciaka coś takiego robił, no na pewno będzie miał lepsze predyspozycje niż ktoś, kto, nie wiem, do studiów powiedzmy, to tylko przed komputerem siedział, na WF nie chodził. Zresztą u nas na WF-ach to i tak się chuj robi, bo rzuca nauczyciel piłkę i se grajcie, kurwa, nie? No tak. Ale tak. No wiadomo, że taka osoba raczej na starcie będzie chujowa, ale no jeżeli ma właśnie te, właśnie jak to się mówi, predyspozycje, no to i tak może to nadrobić, nie? Także tak, na pewno istnieją te predyspozycje, ale... No na pewno, ale też ta ekspresja genów, tak jak mówisz, czy w łonie matki, czy matka będzie uprawiać sport, czy stary uprawiał wcześniej, etc., to dużo wpływa na taką ekspresję genów naszych i to jak będziemy po tym sprawni też, moim zdaniem przynajmniej, tak z tego, co kiedyś naczytałem i tak myślę, że jest zresztą, bo nawet statystycznie dzieciaki, które mają usportowionych rodziców, są generalnie bardziej usportowione, nie? Tyle. Tak, ale nie, moje rodzice nigdy żadnych sportów nie uprawiali. No widzisz, na przykład... nałożyliśmy na siebie. No na przykład z kolei mój ojciec był zapaśnikiem, karate trenował, moja matka tańczyła, także coś tam robili, nie? I dlatego ty zostałeś breakdancerem. Tak, tańczyłem 13 lat, się kręciłem na głowie. Połączyłeś taniec z treningiem karku. Dokładnie. I wyłysiałem. Nie od sterydów. Tak. Dobra. No, ja też nie. Ty masz za kolak, skurwysy. Dobra. Co jeszcze? To w sumie ten temat to tak naprawdę to nie jest jakiś długi do gadania. Mieliśmy jeszcze jakieś pytania chyba na tym, na Instagram, czyli masz to. Można to rozwinąć. Znaczy wiecie, znaczy ja to powiem jeszcze tak, nie? Z doświadczenia mojego, bo mówię, ja na przykład o sobie powiem, ja nie jestem antytalentem, może, ale nie uważam, że miał jakieś szczególne predyspozycje, ja po prostu przez wiele, wiele lat pracowałem na te wyniki bardzo ciężko i tyle. I to jest cały sekret tak naprawdę. Po prostu cały czas starałem się iść do przodu i tyle. Nie cofałem się, nie robiłem przerw, cały czas dążyłem do tego, żeby robić więcej, więcej, więcej. Jakoś to wychodziło. Ale na swojej drodze poznawałem różnych kolegów, którzy kurna... Tak naprawdę wystarczyło, że ja im w moment coś podpowiedziałem, poćwiczyli ze mną parę tygodni i po prostu, kurna, tam się działy cuda, nie? Widać było, że gość ma niesamowite predyspozycje. Na przykład to jeden z takich chłopaków, to wiem, że coś tam trenował lekko atletykę w przeszłości, coś tam, chyba rzut dyskiem, ale no, nie było to na jakimś tam poziomie, nie wiadomo jakim, po prostu coś tam trenował, nie? W przeszłości. No i mówię, parę tygodni potrenował i, no i robił niesamowite efekty, tylko że takie osoby, które właśnie, którym tak łatwo to przychodzi, one się szybko tym nudzą i przestają i oni nie mają czegoś takiego,
że kurwa, iść dalej, kolejny krok do przodu, kolejny krok do przodu, kolejny krok do przodu. Nie, oni kurwa skoczą, zrobią już coś fajnego i starczy im. Nie mają, nie mają takiego parcia na to. No, motywacji. No, ja mam przykład jeszcze Brysa w sumie ze Stanów. Brysa Krawczyka, każdy kojarzy tego zawodnika IPF-u. W Kanadzie. Tak, ze Stanów, z Kanady, przepraszam. Dokładnie. Koleś z Kanady, koleś zaczynał w 2012 roku, pierwsze zawody to robił 190 siat, 110 klata i chyba 237,5 tam martwy ciąg, mniej więcej, nie? W kategorii do 80 chyba 3 kg. Tak, wyniki bardzo przeciętne tak naprawdę, a mamy aktualnie 2021, gdzie on robi RAF 900, pod 900, ciągnie po 400 kilo RAF, wyciska co prawda 190, ale to widać, że natural od razu, bo mało wyciska. A to wiesz, dopiero co wyciskał 170, więc to jest w jego przypadku, to jest to, o czym powiedziałem, on cały czas idzie do przodu, stopniowo, no. Stopniowo, ale idzie do przodu i tak naprawdę on za nie wiem, za 5 lat może być mistrzem świata, nie? No tak, zgadzam się, bo on teraz, przecież on jak on startuje, wiesz, na twardej sztandze, to też troszeczkę inaczej, tak? Tak naprawdę bez taśmy. No. Ale nie tak jak się ludziom wydaje. No, no tak, tak. Sami już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Tak samo jeżeli chodzi o siady, nie? W taśma versus neopren. 310 w taśmie, a 310 w neoprenie, no nie oszukujmy się, to jest kurwa ogromna różnica, nie? Tak, dobra. Zależy wszystko od przypadku, od umiejętności po prostu. No, no też opanowanie skilli i tak dalej taśmy. No. Bo raz trafi się zawodnik, który powiedzmy w taśmie robi 350, a bez robi 320, nie? Ale na przykład a trafi się Belkin, który bez robi też 320, a w taśmie robi 420, prawda? No. To fakt, nie? No ale w każdym razie no, miałem przykład Brysa. Z kolei mam drugi przykład, to mam Haka. John Hack, to każdy kojarzy tego chudego chłopaka. Znaczy, wiesz co, jeszcze jak mówimy o Bryce'ie, nie? No. To trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że Bryce też ogólnie do tej pory bardziej startował, on cały czas startuje w equipment, nie? Więc on jeszcze na dodatek godzi jakby w pewnym w mojej opinii to dwie dyscypliny różne, nie? No tak. Podobne, ale różne. Bo ciężko, ja pamiętam czasy, kiedy było tylko equipment, i ciężko się było rozwijać RAF, szczególnie w przysiadach. No ciężko było robić i RAF, i ten, bo na przykład na ławce robiłem cały czas progres RAF, żeby więcej wyciskać w koszulce, ale jeżeli chodzi o przysiady, to ja jakby na przestrzeni, jak miałem 19 lat, zacząłem startować w sprzęcie, to jak miałem 22 lata, to nie wiem, ja może robiłem 20-30 kilo więcej w przysiadzie RAF, nie? A w sprzęcie no, dołożyłem dużo, dużo więcej. A ile ty w sprzęcie głód najwięcej robiłeś? Wiesz co, no 392,5. Dwa razy próbowałem 400, ale jakoś się nie udało. W każdym razie jeszcze chciałem właśnie mówić o Johnie Hacku. Czyli tam 90 kategoria, ale on zaczynał z pułapu bardzo wysokiego na przykład z kolei. On był dosyć mały, ale jak na taką budowę, to robiąc 708,2 na pierwszym spotkaniu 8-9 lat temu jakoś tak już będzie. No to już jest sporo, nie? W takiej kategorii, bo to jest 700 ponad kilo. On chyba już ciągnął wtedy 280, wyciskał pod 160 i siadał, niech nie skłamie, pod 240-250, nie? To już jest dobry poziom na 8,2, nie? Na przykład u niego to jest gen do siły, takie były od razu widać, nie? Jeżeli chodzi w korelacji masa ciała do siły, nie? To było widać, że ten gen gdzieś tam siedzi, nie? Tak, właśnie to jest dobry temat, który poruszyłeś, bo ja właśnie wspomniałem o tym, że ja na przykład uważam, mówię o sobie, że nie mam jakichś szczególnych predyspozycji i właśnie to można oszukać. To można oszukać po prostu nabierając na przykład masę, tak? Bo załóżmy, ja na przykład, nie wiem, mając 16 lat, już miałem, powiedzmy, wyróżniający się przysiad i martwy ciąg, ważąc ze 110 kilo, nie wiem, siadałem bez pasa z głymi kolanami 210, to no jak na tamte czasy, to było wiesz, dużo. Nie było takich dziczaków. Teraz to są inne czasy, bo po prostu więcej osób to robi. I tyle, no tak. To jest cały sekret. Dlaczego? No. To nie jest tak, że To nie jest tak, że teraz są jakieś mutanty. To nie jest tak. Po prostu więcej ludzi to ćwiczy
I tyle. To jest cały sekret tego, że teraz jest taki kosmos, jeżeli chodzi o poziom i liczbę takich ludzi, nie? No tak. Tak. Ale tak jak powiedziałem, mówię, stawałem 210, tam ważąc około 110 w wieku 16 lat, ale na ławce wyciskałem tylko wtedy 120, prawda? I mi ta ławka po prostu zaczynała iść, kiedy zwiększałem masę, tak? No ale w pewnym momencie to już się tam za bardzo przestaje opłacać, bo przykładowo w zeszłym roku wyciskałem 240 przy wadze 135 bodajże, czy 136, a w tym sezonie ważąc 10 kilo więcej udało mi się wycisnąć 245. Okej, może powiedzmy, że tam był zapas, powiedzmy, że tam tydzień później się nie udało 250, ale no załóżmy, że mogłem te 250 wycisnąć, to tak naprawdę nabrałem 10 kilo masy po to, żeby wycisnąć 10 kilo więcej, nie? To już nie jest takie opłacalne, ale no tak, no. Mam na myśli to, że wiesz, to tutaj nawet bije w stosunku do ciebie, że mówię, ty już masz przysiad, martwy ciąg na jakimś tam poziomie, do ławki brakuje ci, no raz, nie masz jakiejś wybitnej budowy do ławki, dwa, że tam masz tam swoje problemy z tą ławką, ale tak naprawdę, żebyś ty robił wynik, to po prostu musiałbyś nabrać masy i by się okazało nagle, że jak gdybyś ważył 125, to ty byś wyciskał 200 kilo i stosunkowo to już jest opłacalny progres, tak? Bo może ważysz sporo więcej, to w mojej opinii wyciskać 200 kilo nawet przy wadze 125 to już jest lepszy wynik niż wyciskać 160 ważąc stówę, nie? No tak. No, tak jak mówisz. To jak już dawno kiedyś o tym rozmawialiśmy, że właśnie nabranie masy by na pewno tą łapkę podstrzeliło do góry, tylko ja nie widzę siebie w wadze 125, bo ja bym wyglądał jak kurwa ludzi. Wiesz, to jest ja to mówię, że to jest po prostu oszukiwanie przeznaczenia. Nie? Znaczy ja, wiesz co, z Wodynem gadałem kiedyś o tym, a propos tej masy. Tak, mówię, takich że... ludzi jak Hak to nie ma. Tak, gadałem z Wodynem o tym, Andrzejem, i Andrzej mówi, żeby robić jakieś tu konkretne wyniki w tej naszej wzroście 1,70 m tam w kapeluszu, nie? No to mówi, że te 115 to jest takie bare minimum, nie? Wiesz co, no ja myślę, że Hak może nawet jest wyższy, nie wiem, ile ty masz wzrostu? 1,78 m jakoś? 1,75 m. 1,75 m masz. No ja myślę, że Hak może być wyższy nawet. Tak nie, mi się Hak jest, wydaje. Patrzyłem, 1,68 m na Karaka nie ma. Tyle co Damianek nie jest. Hak, nie no, Hak ma 1,68 m, niemożliwe. No kurwa, sprawdzimy, ale na pewno tak jest, bez problemu. Kurde. No tylko masz stówę, nie? Normalnie, na co dzień, tylko on zbija mocno, a potem ładuje. Tak, no wiadomo, ja myślę, że on na starcie waży ponad stówę. Może tak by. Tak obstawiam. Tak jak Marcin Nowaczek, zbił do 93,6, a następny dzień ważył 101, nie? No dokładnie. No. No to jest mistrz, kurwa, to jest taki doktor. 600 gramów brakło, żeby dociąć do 90, nie? No tak. Zbijał ale, 10 kg. Ale punktowo na Opel Powerlifting wyszedł wysoko, nie teraz? Praktycznie wyżej niż Woźniak, nie? Piotruś, tak. I kulifa no, trzeba patrzeć. Zależy się w dostach czy w Wilksie, nie? Bo Wilks jednak woli cięższych zawodników dźwigających więcej. Tylko Wilks się liczy. Tak jest. IP jest point tylko dla naturali. Dla naturali, dokładnie. Ale jakbym ważył, znaczy tak, jakbym więcej ważył, to ja mówię, że tylko total się liczy, ale mówię, że Wilks się tylko liczy. W zależności jak się liczy. No, dobra. Nie widzę wzrostu Paka gdzieś tutaj, szczerze mówiąc. To trzeba powiedzieć. Ale znaczy patrząc na proporcje jego ciała, to ja moim zdaniem on ma około 1,80 m, na przykład 1,78 m, a bardzo bym się zdziwił, gdyby miał mniej. No bardzo raczej. Bym się zdziwił. Coś nie zawodzi. Dobra, mniejsza z tym Hakiem. Wkleimy tu informację potem na koniec. Czy tam podczas podcastu to wklei ten. Ed Cohen miał 1,68 m. No to właśnie on jest taki jak Cohen mniej więcej, nie? Dobra, mniejsza z tym. Mamy jeszcze pytania chyba, nie? Nie wiem, tak jeszcze nawiązując do tej genetyki i tak dalej, to na przykład
Powiem, jak to było u mnie na przykładzie. Ja od dziecka grałem w nogę, miałem pod dołem kosza. Ja wychodziłem nawet od pierwszej w nocy w zimie z krótkim rękawkiem, pociupać sobie do kosza, porzucać, pobiegać. Potem grałem w tenisa, potem coś tam jeszcze grałem. Pewnego dnia poszedłem na siłownię i co mi ktoś pokazywał, to ja od razu to ogarniałem. Jakiś inny ruch, jakiś inny wzorzec i od razu to jakby umiałem. Po prostu wystarczyło mi pokazać jakiś ruch, od razu mi to przychodziło łatwo. A potem gdzieś tam za parę lat zacząłem być trenerem personalnym. Pokazuje się im dosłownie najprostszy ruch, nie wiem, zepnij łopatkę, nie wiem, wypuść bark do przodu, podnieś rękę do góry w ten sposób, to oni nie ogarniają najprostszych ruchów, nie czują swojego ciała, więc myślę, że to, co robimy przez całe życie, ma bardzo duży wpływ. Nie? A to wiesz, im jesteś starszy, tym właśnie takie rzeczy ci zanikają, nie? Tak jak, wiesz, małe dziecko potrafi zrobić idealny przysiad, a potem to już słabo z tym jest. A jeszcze, wiesz, jeszcze się nasłuchasz jakiegoś trenera na YouTubie, że masz siadać biodrami, to ludzie zaczynają siadać do tyłu. Tak. I wiesz, kurna, ktoś taki potem przychodzi na trening i robi przysiad, kurna, ja się go pytam, to słuchaj, ale ty nie wiem, ty siadasz, kurwa, na kibel, czy robisz przysiad, nie? No, to jest to Ja myślę ogólnie, że właśnie ktoś, kto wymyślił CDS-y, to bardzo, bardzo kurwa upośledził ludzi, nie? Bo nie wiem, czy to w Chinach są takie kible popularne, że po prostu wiecie, jest dziura w podłodze i kurwa musisz zrobić przysiad, żeby się załatwić, tak? Znaczy, wiesz, ja uważam, że gdyby tak było na całym świecie, to by nie było takich problemów, nie? Może właśnie srając powinniśmy stawać przodem do kibla i iść kolanem do przodu, żeby porządnie siąść, a nie tyłem. Nie, no znaczy, tak jak mówię, że po prostu gdyby były tylko takie dziury w podłodze, to była inna bajka, nie? Znaczy, no ogólnie, wiesz, już patrząc na Azjatów, nie? Na naród azjatycki ogólnie jako taki, tam Kambodża, Chiny, whatever, to oni wszyscy w tym przysiadzie gdzieś tam są, nie wiem, na polu ryżowym zbierają jakieś tam swoje uprawy, no. Gdzieś tam codziennie ten przysiad jest zrobiony w jakimś tam, że tak powiem, tak jak mówisz, czy srając, tak? I to nie jest siad na kibel, tak? Tylko to jest siad pełny ATG przeważnie, tak? Także no, no ma słuchaj, to wpływ duży, nie? Jakbyś, kurna, bez kibla usiadł tak na kibel, to byś, kurna, wyjebał w swoim głównie. To trochę niefajnie, to tak. Także tak to wygląda. No. A generalnie moim zdaniem gdzieś tam w internecie w pewnym momencie zaczęły się robić jakby za duże różnice pomiędzy wzorcem przysiadu olimpijskiego a trójbojowego. Moim zdaniem przysiad to jest przysiad. Tam po prostu nie znaczy, ma... Wiecie, dla mnie trzeba zrozumieć jedną rzecz, że przysiadamy w dół. W dół. Nie do tyłu, nie do przodu, tylko kurwa w dół. I to jest kluczowa sprawa. Ale jeżeli osobie początkującej mówimy, że kurwa siadamy dupą do tyłu, to on nie rozumie tego, że po prostu ktoś uczy tak, żeby robić kurwa a la dzień dobry, ale ta sztanga i tak ma się poruszać w pionie, w linii. Tylko taka osoba myśli, że ma siadać do tyłu. Co więcej, jakiś trener nawet tak myśli, bo też tak zrozumiał. I on uczy kolejne osoby i wychodzi z tego takie gówno, nie? No tak. Teraz, kurwa, żeby było śmiesznie, to dzisiaj są trenerzy, którzy, kurwa, nie wiem, 5 lat temu mówili, żeby siadać do tyłu, a teraz mówią, że kurwa kolano do przodu, nie? Ja byłem tym, który kurwa to siadanie do tyłu wyśmiewał te 5 lat temu. I tylko ja to mówiłem, kurwa, że siada się kurwa kolanami do przodu, a wszyscy to tak kurwa z przymrużeniem oka brali, nie? No tak. Bo to... wiele osób już tak mówiło, Sebastian Kot tak mówił, choćby z takich znanych osób i wszyscy go negowali, że nie... Czemu tak kolano do przodu? Siadamy w tył. Sebastian Koc. Na dupę. No i wyszło jednak po jemu, nie? Wiesz, no ja z kolei akurat rozpoznaję po wyciskaniu, kto oglądał, słuchał, bądź był trenowany przez Kota, bo każdy, kto jest od Kota, to z kolei wyciska w stronę stojaków, nie? Zamiast ja wyciskać Kota, ładnie w linii. 2019 mnie prowadził. I wyciskasz stojaki? Już nie. W górę. Już nie.
Już nie, ale wyciskałeś, widzisz? Wyciskałem. No właśnie, o tym mówię. No, ale jeszcze wracając do tematu genetyki, bo mówię, tutaj my mówimy o takich rzeczach właśnie, że ktoś coś szybko łapie, ktoś, kurwa, nie wiem, szybko rośnie, ktoś szybko nabiera siłę, tak? Mówimy, że to tam mogło mieć znaczenie właśnie też, co robił w przeszłości, jak, nie wiem, jak go rodzice karmili, jak był mały i tak dalej, nie? Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, na którą moim zdaniem faktycznie genetyka jakby robi wszystko w tej kwestii. To jest budowa kośćca. I budowa kośćca właśnie ma w chuj znaczenie w tym, czy my, kurwa, będziemy w stanie dźwigać dużo, albo ewentualnie, czy będziemy właśnie mogli dźwigać w chuj duże ciężary, mimo że nie jesteśmy jakimiś, kurwa, słoniami, nie? No tak, no tak. Właśnie mój przekaz wcześniej był taki, że każdy może dźwigać dużo, tylko jeden, kurwa, będzie musiał ważyć 150 kilo, a drugi wystarczy, że będzie ważył 90, tak? No tak. I zazwyczaj ci, którzy tak dużo dźwigają, mimo małej wagi, to po prostu mają zajebistą budowę anatomiczną do dźwigania i to jest cały sekret. Ja mam na przykład zawodnika z mojego rocznika, debiutował w zeszłym roku w wyciskaniu, w tym roku już wycisnął 255, rok temu 235, w tym roku 255. Jest chłopak mojego wzrostu, ma, kurna, długie ręce, praktycznie tak samo długie jak ja, tylko jaka jest różnica? Ja mam bardzo długie przedramiona, nie? On ma krótkie przedramię, a długie ramię. I to powoduje, że on ma zajebiste, on jest po prostu maszyną do wyciskania. Mimo że ma długie ręce, bo to nie patrzy się na długie ręce, tylko patrzy się właśnie na te proporcje. Tak, bo razem z tymi proporcjami idą przyczepy, grubość i wielkość brzuśca. No i też... Nie, ale to wiesz, to chodzi o to, że jak masz krótkie przedramię, nie? Wyobraź sobie różnicę. Ja opuszczam sztangę. Jak ja mam długie przedramię, to ja tak naprawdę, mój łokieć musi zejść w chuj niżej, żebym ja opuścił sztangę do klaty, niż u kogoś, kto ma krótkie przedramię, nie? No tak. Tak. I ręce teoretycznie mamy na przykład, mamy zasięg ramion, przykładowo, nie? A kurwa, może on nawet ma większy. Ja się nie zdziwię, jak on ma większy ode mnie zasięg ramion. Ale właśnie to, że on ma krótkie przedramię, powoduje, że on ma, kurwa, w wyciskaniu. Nie chodzi o długość ruchu na centymetry, ale właśnie o to, jak ten ruch wygląda. I on jest tak naprawdę krótki i bardzo korzystny, nie? No tak. Coś w tym jest, to fakt, nie? No ale tak samo jest w ciągu, nie? Wiesz, jeżeli długość kości udowa etycera, tak? Czy tam długość piszczela na przykład. No ja dociągu... Oczywiście, no tak samo w przysiadach. No. Ja do ciągu jestem relatywnie predysponowany, tak? Do siadu tam średnio, ale też nie jest źle. Do tak jak mówisz, do tego wyciskania to potrzebowałbym większej wagi po prostu, nie? No i tyle. Ja jestem generalnie do niczego, ale total jakiś tam wychodzi, przynajmniej. No tak, tak. Miejmy nadzieję, że jakiś lepszy zrobisz za rok, nie? Także trzeba... Nie wiem, za rok, za dwa, może za pięć, nie wiem. Nieważne. Ale mam nadzieję, że kiedyś zrobię, no. O, dostałem, kurwa, gift from the Zoom. Dobra. Też dostałem. Ja już w sumie a propos tego tematu, to mogę o sobie powiedzieć, bo ja zaczynałem z pułapu dosyć niskiego, ciężarowego, bo jak ja pierwszy raz weszłem na siłownię, no to ile ja byłem w stanie podnieść z ziemi, nie wiem, 100 kilo, usiąść może, nie wiem, z 80, to nie jest mało ani dużo i wycisnąć jakieś tam, nie wiem, z 80 kilo też pewnie, jak panie, jak znam życie. No ale potem zacząłem trenować, to miałem takiego ogarniętego ziomka w Anglii, który mi tam pomagał, to dzięki niemu też zacząłem trochę bardziej ogarniać tam jakieś tam techniki na ówczesny czas wtedy. No i tam jakoś to szło powoli, ale szło, nie? Ale ciąg zawsze szybko, nie? Na przykład ściągi, pierwsze 200 zrobiłem dosyć szybko, nie? W ciągu na przykład, nie? Także byłem naturalny, ważyłem 70 kilka kilo, no to zrobiłem te 200 bez większego problemu, nie? Wiesz co, ja na początku się nie spieszyłem, bo pomagał mi Andrzej, w sensie Wodyn, i póki się go słuchałem, to się właśnie nie spieszyłem i wszystko fajnie szło. Może tam techniki jakiejś najlepszej nie było, ale technika przyszła z czasem, tylko właśnie odszedłem troszeczkę od tego Wodyna w pewnym momencie,
i zaczęły się ciężary, zanim zaczęła się technika i to też tam podejrzewam w dużej mierze spowodowało u mnie dzisiejsze problemy, tak? Mhm. Znaczy wiesz co, bo to spotykamy się z taką opinią, że będziesz dużo dźwigał, to się rozjebiesz na pewno, nie? Kurwa, umrzesz i odpadną ci ręce. No kurwa, to ja też się z tym nie zgadzam, bo to jest takie trochę pierdolenie bez sensu, nie? Jest kupę zawodników w Stanach, którzy robili świetne wyniki i do tej pory są w stanie dużo dźwigać. Nie wiem, Eric Liribridge, on tutaj teraz ostatnio chyba sobie wracał, tak sobie siadał i wiesz, zrobił jakiś tam okres pikingu i tam 420 sobie wstał bez problemu, tak? Znaczy, wiesz co, ja jestem taki, znaczy oczywiście, jeżeli ktoś jest tak, kurna, książkowo prowadzony od samego początku, jeszcze nic nie ma spierdolone, tylko dźwiga cały czas dobrze, to taka osoba będzie cały czas dźwigać dobrze. Ale jeżeli już wszedł ktoś na jakiś tam etap, że coś tam podnosi, ale wygląda to tak sobie, ale coś tam podnosi, nie? To tacy ludzie często robią, moim zdaniem, trochę błąd, że oni na przykład, ktoś im nagle powie, że kurwa technika. Oczywiście, technika, ale jak oni kurwa będą potem przez pół roku robić na 100 kilo, a już nie wiem, podnosili 180, powiedzmy w przysiadzie, to oni będą robili pół roku na 100 kilo, żeby robić technikę, ale wejdą na 120, to się okaże kurwa, że chuj z tej techniki, nie? To moim zdaniem nie tędy droga. Moim zdaniem trzeba im będzie się wyżej szło, tym się im będzie będą większe ciężary, tym człowiek będzie lepiej czuł to wszystko. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, o co chodzi, wiedzieć, jak ma być dobrze, tak? I po prostu robienie tych coraz większych ciężarów jakby zwiększa u nas tą świadomość. My czujemy bardziej, kiedy my coś spierdoliliśmy, a kiedy ponieśliśmy dobrze ten ciężar. I jakby stopniowo to nas będzie uczyć tego, tak? Tak, no przecież ja też nie robiłem, ja rok temu robiłem 280 w ciągu w sumie tak naprawdę, jak to tak liczyć, ale w klasyk robiłem 2,8, już to było na takim kocie, że ja pierdzielę, nie? No a teraz porównując ten ciąg do teraz tego 310 zawodów, to nie wygląda to nawet tragicznie na aktualną chwilę, nie? No nie, ja w dalszym ciągu miałbym obiekcję do tej twojej techniki, bo mi tam, wiesz, ja rozumiem, że nie. Wiesz, ty jakby bardzo dobrze, że nie zadzierasz głowy do góry, bo to jest właśnie taka rzecz, którą ludzie często robią i zajebiście wtedy sobie odcinają tą tylną taśmę, żeby właśnie ten ruch hip hinge kurwa wszedł jak trzeba. To jak najbardziej, tylko ty idziesz w drugą stronę, ty kurwa ten łeb to masz, wiesz, brodę masz przyklejoną. Przyklejoną tak. Do obojczyka, nie? No nie, nie robię tego wydłużenia głowy, nie? Całego po prostu. Głowa ma być cofnięta, tak. A no tak. Przyklejasz tę brodę do obojczyka i idziesz w drugą stronę, nie? Znaczy uważam, że sporo tracisz. No na pewno. Ale to znasz moje zdanie i wiesz, co ja mówię, nie? No cały tak, czas. Tak. No cały czas wiem, no ale to staram się to poprawić, nie? Wiesz, to jest nawyk tak jak, kurwa, picie kawy sranie z rana mniej więcej. Ciężko się takich rzeczy pozbyć, nie? Czy wiesz, to właśnie wtedy trzeba troszeczkę z tego obciążenia wejść, ale no. Troszeczkę na taki ciężar, na którym ty jeszcze tak nie spinasz dupy. I od tego momentu stopniowo dokładać i wbić sobie do głowy, że tak jest lepiej, że tak ci się łatwiej podnosi ten ciężar. I jak będziesz miał wbite w banie, że tak ci się łatwiej podnosi ten ciężar, to nagle się nie obejdziesz, a będziesz robił 350, a nie 310. No taki jest cel. Ja tak w pewnym momencie zrobiłem i się opłaciło. No, jasne, nie? Ten ciąg to akurat jest coś, gdzie można jeszcze dużo dodać i tak myślę, że i tak mało zrobiłem na moje możliwości teraz, nie? Także to możliwości jest więcej na tym ciągu, a i tak poszło powiedzmy, wiesz, poprawnie, nie? Takie dobre 5 na 10, nie? Mogło być więcej, moim zdaniem. No. Ale już odbiegliśmy delikatnie od tematu chyba. No tak. No właśnie, a pamiętacie może swoje pierwsze wejście na siłownię? Ile wtedy robiliście przykładowo na klatę? Bo ja pamiętam, poszedłem pierwszy raz i 50 kilo razy 3 mnie zmiotło. Więcej nie byłem w stanie zrobić. Znaczy ja robiłem... Znaczy ja robiłem więcej bazowo, bo ja byłem silny z breka, bo tam się, wiesz, na łapach wynosiłem, to miałem trochę więcej bazowo, nie? Ale to tyle, co wiesz. To powiedzmy, ten ciężar ciała wyciskałem na 2-3 razy, nie? Znaczy tak, ja miałem, nie wiem, 13-14 lat mi się wydaje,
i byłem u wujka na działce i on tam miał ławeczkę. I on tam miał 50 kilo. Najgłupsze było to, że chyba nawet to było na strychu i chyba nawet nie zawołałem kogoś, żeby ten, tylko ja po prostu z założenia wyszedłem, że na pewno dam radę, ale założyłem wszystko oczywiście, nie? No ale i to było 50 kilo i pamiętam, że wycisnąłem te 50 kilo nawet 5 razy, ale potem chyba miałem, kurde, domsy na klacie miałem chyba przez tydzień. Bo ja mam już, to był taki okres, że tam sobie robiłem regularnie jakieś pompki i tak dalej, tak? Także to było mi znane uczucie, ale no mówię, jak mi powiedział, że tam jest tylko 50 kilo, to ja znałem tylko 50 kilo, bo tam słyszałem wtedy, że nie wiem, że wujek chyba wyciska 160 czy tam 170 ma życiówkę, no to mówię, kurde, tylko 50 kilo, no to w ogóle mi do głowy nie przyszło, że to może być ciężkie, nie? Ale 5 powtórzeń z tym ciężarem zrobiłem, pamiętam. No tak, a to zawsze często jest tak, że jakiś wuja czy inny kurczę starszy pan wchodzi na siłownię i wyciska 180, czy tam ile, nie? A wszyscy zawsze się mówi, że to wyciskanie to takie, wie, że mało kto dużo wyciska. Często właśnie takie wujki z dużymi brzuchami kładą się na ławę, barki do przodu wysunięte i cisną 160-180 bez problemu. No. Tak jest prawda. Widziałeś jakiegoś wujka starego, który wchodzi na siłownię i robi ćwiarę w ciągu? No bo ja nie. No nie, kurwa. Ja widziałem starego wujka, co robi 180. Tak, ale... No. Znaczy, to jest dobre pytanie, czy więcej jest ludzi, którzy wyciskają 200, czy takich, którzy podnoszą w martwym ciągu 300, nie? Kurde, ale tak powiem szczerze, że chyba znam więcej ludzi, którzy wyciskają 200. No ja też. Mimo, że mnóstwo ludzi uważa, że łatwiej jest podnieść 300 kilo w martwym, nie? No. Tylko tutaj dochodzi taki czynnik, że może dla większości ludzi faktycznie jest łatwiej 300 kilo w martwym ciągu podnieść, tylko wyciskają wszyscy, nie? No tak. A martwego nie robią wszyscy, a na pewno nie wszyscy się przykładają. Niektórzy na przykład robią tylko okresowo, tak, są, wiesz, są sezonowi trójboiści, nie? No tak, ale niektórzy sezonowi trójboiści to robią naprawdę bardzo dobre wyniki, a osobiście no tak. Takich znam. No. Pozdrawiam Maćka Słuchackiego z tego miejsca. No tak, ale patrząc nawet na statystyki tego, kto startował, nie, czyli jeżeli wchodzimy sobie na Open Powerlifting i o tych siadach, co gadaliśmy, 300 kilo. Kto siada 300 kilo w neoprenie w Polsce? To jest tam chyba 12 osób, kurde. No, to jest dosłownie... Znaczy, wiesz, oficjalnie na przykład, to ja oficjalnie tego nie zrobiłem, na przykład, no, nie? No tak, to nie ma. Kiedy jeszcze przed moim tym urazem kręgosłupa, przed operacją, jak byłem w takiej życiowej formie, można śmiało powiedzieć, że życiowa forma, jeżeli chodzi o przysiad i tak naprawdę chyba i martwy ciąg, no to robiłem w neoprenie 320 na 2 powtórzenia, prawda? No ale nie, oficjalnie na zawodach robiłem tylko bandaże, nie? Tak naprawdę ja tylko raz w życiu wystartowałem w tym trójboju klasycznym, czyli bez bandaży, w 2011 roku, nie? Dobra, tak to, oficjalnie. Dobra, to czyli uważasz, że to, że jest mało osób oficjalnych, które siadają tyle, ze względu na to, że po prostu nie ma zawodów dla ludzi poza IPF-em, jeżeli chodzi o formułę RAF taką w neoprenie, no chyba o to chodzi, nie? Znaczy, powiem tak, ilu jest chłopaków u nas, którzy w bandażach robią 350+. No kilku, no. No to myślę, że każdy z nich jest w stanie zrobić plus 300 w neoprenie. No luźno, na pewno, no. Bez problemu. Jeszcze do tego dołóżmy Krzyśka Wierzbickiego. No tak. Mamy jeszcze Kądźwiga, który robi wiadomo ile bez, robił, teraz jest naturalem i nie robi przysiadów, no ale robił, można uczciwie powiedzieć, że robił 380, co jest kurwa kosmicznym wynikiem w neoprenach. No i mówię, no jeszcze tych paru chłopaków, którzy robią 350+. No, jestem pewny, że każdy z nich przynajmniej jak trochę potrenuje RAF, bo wiem, że na przykład Jaguar w ogóle nie robi przysiadów bez bandaży, przynajmniej no. Jakiś tam powyżej jakiegoś pułapu. Ale ma kolana rozjebane, także dlatego też się da. No tak.
No, to... Owszem, owszem, no ale, ale no, no, no mówię przykładowo, tak? To wiesz, no, o to chodzi, słuchaj, kogo obchodzi, że ja mam kurwa kręgosłup rozjebany i tak kurwa każdy mi ciśnie, że kurwa mnie kądzik rozjebał, nie? Ale nikogo przecież nie obchodzi, kurwa, że wiesz, że ja półtora roku wcześniej się kurwa na nowo uczyłem chodzić, nie? No każdy ma to w dupie, w życiu się wynik tak naprawdę, no, nie? No to, to wiesz, ten sam, tak samo mówię, no kurwa kogo obchodzi, że jaguar ma kolana rozjebane, nie? Ja to biorę pod uwagę. To też, nie, w sumie racja. Ale tak jak mówisz, no to ta, dalej by ci się uzbierało osób siadających powyżej 300, bez nawet tych oficjalnych, to jest kurwa 20 osób, na wszystkich startujących 30, może. Powyżej 300 wzwyż oczywiście, nie licząc. No to jest mało. Tak. A ile się znajdzie osób, co wyciska 200? 70, 80, oficjalnie więcej. 100? Znaczy, no mówię, 300 w przysiadzie to jest naprawdę już dużo. No. Uważam. Na gołe kolano w nagranie, tak. Ja powiem tak, ja jak pierwszy raz usiadłem 300 w neoprenie, to wyciskałem 220. Tak? I mówię to jako osoba, która nie ma predyspozycji do wyciskania. Mhm. W martwym ciągu wtedy miałem życiówkę 360 na twardym gryfie. No to jest chuj dużo. 360 no. Na twardym w klasyku chyba, tak? Dobrze mówię, czy są? W klasyku. Na szczęście. No, my tu gadu-gadu, ale znalazłem Johna Haka. 175 ma. Czyli tyle, co ja i ty, Kaspa. Dokładnie. No, kurwa. To nie mam wyjątku. Mówiłem, że na pewno nie jest tak niski, jak mówisz. Że nie ma opcji. No. Kurwa, no ktoś, jak ktoś ma 1,68 m, to będzie miał taką... No, mówię, są wyjątki, nie? Ja na przykład mam 1,90 m, a nie mam jakiejś takiej krępy, znaczy, przepraszam, nie mam budowy, jak to mówię, koszykarza, nie? No tak. Gdzie dużo ludzi, którzy mają około 1,90 m, to mają taką budowę tak zwaną, że takie długasy, nie? No ja na przykład, ja nie wyglądam jak koleś, który ma 1,90 m, tak? Jesteś nabity mięsem. Jednak ktoś, kto ma poniżej 1,70 m, to raczej nie będzie miał takiej budowy jak John Hack. No John Hack właśnie ma taką budowę dosyć slim, że tak powiem, nie? I kurwa, no nie wiem, a jakby miał 1,68 m, no to kurwa raczej musiałby być krępy, no przynajmniej przy takiej wadze. W sumie rację. Jak Ed Cohen na przykład, nie? Mhm. No i tak już Ed w sumie... Ed Cohen, tak. No to... No tam jest, ale on powyżej 100 wyważył tak czy siak, nie? Chyba pod 105 chyba jakoś takoś na czasie, nie? W tej niskiej... Cohen? Znaczy Cohen to startował od 82,5 jako tam w latach 80., potem w 90., potem w 100. I powyżej 100 on chodził już jak go IPF zbanowało, kurwa, IPF go tam ogólnie... On jest, dla IPF-u Ed Cohen to jest kurna jak szatan dla katolików, nie? No tak, to jest wróg publiczny numer jeden, no, to się zgadza. Tak. Już kiedyś nawet jak, był... jak już był poza IPF-em, no to ważył koło 110, nie? Pod 110. Wtedy robił oczywiście najwyższe wyniki, nie? To wtedy to robił kosmos, ale to już były zawody, gdzie się nie musiał przejmować badaniami, bo on jednak zawsze jakby on rekordy świata chyba wszystkie to raczej zrobił na mistrzostwach Stanów jakichś, nie? Na jakichś stanowych zawodach, a jak jeździł na te mistrzostwa świata, bo to można znaleźć filmy z tego, no to się rzucało w oczy, że on tam zawsze miał taką formę spadkową, nie? Ale to i tak wystarczyło, żeby tam na luzaku wygrał mistrzostwa świata, nie? No tak. No był naturalny, tak czy siak, no. Nie oszukujmy się. Miał dwie nogi, miał dwie ręce, no także słuchajcie, nie wiem. Jakbyś miał trzecią rękę, to byś był nienaturalny. Ale... No dokładnie, no. Wszyscy jesteśmy naturalni. Zresztą ty najbardziej teraz, nas wszystkich. Powiedziałem tak. Badania dzisiaj. Ja jestem naturalny. Dokładnie. Dobra, ja już nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Nie wiem, jak ty, Nikodem? Wszystko, myślę, pytania teraz. No to dawaj.
A masz zapisane, bo ja nie mam. Mam, czekaj, tylko odpalę. To wyzadaj. No to jest krótkie. Czekaj. Kurwa mać. No dobra, mamy tak. Jakie dałbyś rady dla początkującego liftera? Jezu, mam kurwa. Jakiś kurwa. Nie mogę się wypowiedzieć. No to tak. Dla początkującego to zakładam, że takiego, co dopiero będzie zaczynał, najlepiej jakby dopiero zaczynał, to po pierwsze ogarnąć dobrze technikę od samego początku, bo łatwiej jest ogarnąć od początku, niż potem naprawiać. To jest rada numer jeden. Numer dwa to się nie spieszyć. Numer trzy, nie brać sterydów, póki się nie zrobi jakichś wyników i póki się nie jest pewnym tego, że chce się to robić. W ogóle najlepiej w ogóle nie brać, nie? Ale no, jak tam już będziesz chciał być najlepszy na świecie, to możesz przypierdolić, nie? No i tyle, słuchać się mądrych ludzi, na przykład mnie. No, trenerów sobie znajdować dobrych. Dokładnie. No najlepiej generalnie z trenerem się nauczyć techniki. Oczywiście ogarniętym trenerem, a nie standardowym trenerem, tak, który będzie siadał w butach do biegania, nie? Lepiej po prostu, że tak powiem, znaczy tak, na YouTubie można znaleźć coś dobrego, oczywiście, nie? Tylko właśnie przez to, że ja na YouTubie wiem, co jest dobre, co jest złe. Ty jako początkujący nie wiesz. Nie wiesz, co jest dobre, co jest złe, możesz coś zinterpretować i robić to chujowo, nie? Więc faktycznie lepiej, żeby zweryfikował to ktoś naprawdę kompetentny. To się zgadza, tak jak jest mówisz. Jest taka możliwość. Dokładnie. No tych osób kompetentnych... No tak, bo ludzie na początku oglądają na YouTubie to, co jest najbardziej popularne, czyli gdzieś tam jak ja zaczynałem, to Karmowski był najbardziej popularny. I co tam, seria pompująca na czwórki, wyciskanie na suwnicy z gumami w super serii z wyprostami, nie? I tak wyglądały treningi, nie? No to cieszę się, że ja strenowałem trochę wcześniej na szczęście. Dobra, jeszcze jedno pytanie, a czy tu jest tego trochę więcej. Jak być jednocześnie tak silnym i przystojnym? Myślałem, że silne są tylko obleśne grubasy. No to słuchaj, to po pierwsze nie jemy parówek, nie jemy kanapek, tylko jak chcemy być i przystojni, i dojebani, nie tłuści, i silni, to trzeba trzymać dietę. Trzeba trzymać dietę, trzeba się ruszać i trzeba trenować. I do fryzjera chodzić. Do fryzjera też, no. Dobra, następne. Jaki miał total w wieku 10 lat? Kurwa, nie mogę. 10 lat? No. Miałeś total. No nie, myślę, że... W pompkach i pociąganiu. Nie wiem, w czym. Znaczy wiesz, no myślę, że miałem większy total niż kaspa wyciskanie. To nie jest trudne, ale niech będzie. Dobra. Czyli powyżej 160. 2,5. Dobra, co to jeszcze jest? Jak to jest być tak ogromnym i mieć w bicepsie 22 cale? 22 cale. Bo nie wiem, to z 5 dychty. No, kurwa, no jak to jest? No dla mnie to jest normalne, nie? A nie jest ci wygodnie? Ja tak mam poniżej, jak mam niżej 50, to mam depresję. Dla mnie to jest normalne. Aha. Ja się z tym czuję normalnie. Ja dopiero widzę, jak, nie wiem, świat moimi oczyma nie bierze pod uwagę tego, że jestem duży. Ja dopiero czasem to widzę, kiedy, nie wiem, zobaczę jakieś nagranie, gdzie jestem na tle innych ludzi, nie? To wtedy dopiero widzę, że faktycznie jestem duży, nie? Ale czy jestem jakiś, kurwa, wielki, nie wiem, widziałem większy. No tak, ja sam zawsze ktoś jest większy, silniejszy od ciebie, to jest normalne akurat. No właśnie, ale my chcemy być tymi właśnie największymi i najsilniejszymi, o to chodzi w życiu, nie? Tak, żeby być jak największym, najsilniejszym, dobrze. Dlaczego tak, to jest sens życia.
sens życia i koksowania i przypierdalania dużo w dupę. Tak, właśnie tak, jeżeli chcesz być, właśnie, o, i to jest odpowiedź, czy warto brać sterydy? Jeżeli chcesz być największy i najsilniejszy, to tak, to wtedy warto brać sterydy. Jeżeli nie chcesz być największy i najsilniejszy, to kurwa nie bierz. No, w sumie dobre podsumowanie. Dlaczego jesteś wrednym siłaczem? Bo taki się urodziłem. Nie każdy musi być miły. Ty jesteś kurwa miły, tylko się w internecie lubisz wyzywać kurwa z ludźmi. Ja jestem szczery. To też prawdziwy. Jest ważne w życiu. No. I lubię sobie czasem pożartować, ale ludzie tego nie kumają. No, to jest fakt. Dokładnie. Dobra, to są wszystkie nasze pytania na dzisiaj. Ja już tak naprawdę podsumowując cały podcast, myślę, że wyszło całkiem spoko. Ja tam powiedziałem, co myślę. Kamil też wypowiedział się na swoje tematy. Nikoś, no. Coś masz do dodania na dzisiaj jeszcze? Nie mam. Ja jestem introwertykiem i lubię mówić. Nie lubisz mówić? No. Nie lubię. Ja jestem ekstrawertykiem, ja lubię ludzi generalnie i to mnie czasem, kurwa, niestety w życiu kopię po dupie. Ja gadam za dużo. Ja też lubię pierdolić. Nie mówię, że nie. Czasem sensem, czasem bez. Pierdolić to każdy lubi. Znaczy, zależy, jakim pierdoleniem mówimy, ale to już nie ma wiedzy. Dobra, to co? Ja już tutaj zamykam podcaścik, także chłopaki, trzymajcie się. Tak do jest. Zobaczenia gdzieś tam na zewnątrz. Aby nie pierdolić głupot. Pozdro. Pozdro. I nagraj. Napisz. Idę grać w Diablo. Dobra, miłego. Trzymajcie się. Dobranoc.